Dobra, witam wszystkim w odcinku, bo zacząłem sobie nagrywać. Już zakładam kopa, Bigos, aktualnie. Powiem ci, jak już będzie otwarte. Coop Recruit Allies. Zresztą zaraz ci wyskoczy komunikat to invite. Mhm. 3 maj. Wysłano. Jakiś błąd, ale myślę, że dojdzie, bo nie, czasami... dołączam już. No, czasami i tak błąd wyskakuje, a ty dołączysz. Submisję robimy, czy main story? Nie. Sprawdźmy proszę, czy w koopie możemy wejść też a thousand mile. Czekaj, gdzie to jest? Adas. Gdzie? No, tam, gdzie masz swoją wiochę też. No dobra. I masz tam takie coś? Nie. Dobrze, to potem ty do mnie dołączysz, to ja to sprawdzę. Misję możesz tam dać, którą chcesz. Dobra, dajemy na razie suby, co zrobimy, a później przejdziemy do głównej. Poczekaj, Zoo, The Beauf i Yof, co żeśmy zrobili, tak? Tak. Tutaj żeśmy zrobili. Masz tam oznaczone chyba, nie? Czekaj. Tu zrobione, to zrobione. To mamy zrobione. A, to mamy. Dobra, zostało main tylko. Zapomniałem. Main tylko został. Czyli main story lecimy. Dobra. No i teraz jak pójdziesz tam do Kowala, to możesz te swoje martial arts ulepszyć. A, powiem ci, Kupson, ja się cieszę. A, ulepszyć, no dobra, ale jak, w sensie jak ulepszyć? I ty musisz potem waluty mieć z tej endgame'u tam, nie? Z tej roguelike. A. Tych 1000 mil. Coś mi się wydaje, że to może być solo. Byłoby głupie. Albo ja muszę przynajmniej to odblokować w tymś momencie, a na razie tego nie mam. Czekaj, czy ja zły... Nie, nie mogłem wybrać złego poziomu, bo przecież nie miałbym tych misji na niższym. Nie wybrałem złego poziomu, prawda? Nie, no nie mógłbym wybrać słabszego. Bo nie mam odblokowany tam, dobra. Okej, nie, jest w porządku raczej. Ja patrzyłem na poziom, który wybieram, ale myślę, że jest tam co potrzeba. Bo misji bym nie mógł wybrać. Kurde, jak będzie ten endgame tylko solo... A ten roguelike może być solo, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Uj, ja lubię banować ludzie. Kto zasłużył na bana? Nic nie widzę na czacie jeszcze. Nie, nie, ktoś komentarz tam dał. A. Young master! The enemy is in a state of chaos. Their soldiers are scattering and fleeing. Demons seem to have appeared in the enemy's camp, killing on sight without distinguishing between ally and foe. It seems something horrible is happening. Lecimy, dobra, jest. Dobra. According to the messenger, the battlefield is overrun with demons. Even the soldiers of Liu Yao's army have suffered heavy casualties. It's said that the only ones putting up resistance and attempting. Okej, spokojnie, spokojnie. Jak na wojnie. My drugi, dobra. Chodzi o to, bo tutaj z każdej strony potem będą strzelać. A, dobra. Okej, mam jednego ziomka, który nas będzie denerwował.
Dobra, poczekam. To mam też już prawie. Ciekawe, a możesz strzelić w tego psa? No, strzeliłeś. Dobra. No i... O, mam go. Na to czekałem. Udało mi się. Tam jest drugi w ogóle w tym, wy... Wiem. No, a ściągniesz go tutaj, to ja go też... Nie, gdzieś... bo nie masz szałów. Ale ja go wskoczę mu na głowę. Temu drugiemu. Tam co jest w tym kanionie, zaraz. Czekaj. Chyba, że ja mogę mu ściągnąć, to go ściągnę. On ma 11. No rzeczywiście, jakby do nas zewsząd strzeli, tak to przynajmniej jeden strzela. Wiesz co, my teraz pójdziemy tutaj i tutaj na prawo. Dobra. I co ogrywacie z premier jesiennych? No ty doskonale wiesz, co ja tam ogram. No, ja nawet nie wiem, jakie są. Lords of the Fall mamy plan ograć też ten w dwójkę. No tak, to prawda. Tak, musimy jeszcze obmyśleć, jak to dokładnie zrobić, bo ja chcę też serię nakręcić. No dobra, spoko. No tak jak rozmawialiśmy, Bigos, no ze mną zagrasz, i będziesz mnie wspomagał, a sobie serię możesz kręcić sam. Tak. Z tą samą postacią. I u ciebie, w twoim świecie zrobimy to. W moim świecie może być kopa, w twoim ty sobie solo nagrasz serię, bo ty i tak prawdopodobnie więcej będziesz grał ode mnie. Znaczy szybciej nawet zagrasz, nie? Nie wiem jeszcze. Wszystko zależy. No w każdym bądź razie serię sobie. Prima możesz zrobić ze mną, a tam serię tak. U siebie. Okej. Jak to tutaj mamy? Okej, i to musimy tutaj w to strzelić. Okej, jak to mamy, teraz możemy... A, nie mogę przeskoczyć. Powrotem. O, tutaj jeszcze coś leży. A tutaj z tyłu jeszcze też coś było? Tak, tutaj jest jeszcze pan krab. No tak, tak, chciałem, żeby go ściągnąć i... Ale dobra. Tylko... O, bo ty tu poszedłeś, dobra. Muszę dookoła biec. Dobra. Dobra. Czego on pilnował, pan krab? Nic. Muszelki? No nie, nawet nie muszelka. Tak, i teraz tutaj idziemy do środka. Ładnie. Tu flaga, flaga. Będzie, nie? Ta, jest flaga. I git. To tutaj mamy prawie już wszystko. Jeszcze tą flagę tam pójdziemy ogarnąć. Ja to już tutaj na dół dam, pójdziemy po flagę. Ale tam jeszcze coś jest, panie.
No wiem, widziałem, patrzyłem. Oj, ruszył się. Tak, Hubson, czytałem też o tym. Audio, kurde, sound effects tam nadu trochę. No przechodzi, wyjebali go na pewno. Dobra, i teraz tutaj. Ulala. Pandę słyszę. Tak, ale panda jest na górze. My pandę jeszcze nie ogarniemy. Mało jest. No. Masz, proszę cię bardzo. Dobra. I flaga. Hop. Mam nadzieję, że znajdą kogoś kompetentnego, a już jakiegoś tam Japończyka wybrali. Już tam ktoś jest. A, bo panda siedzi tam, dobra. Okej, okay, tak chciałem coś zerknąć, gdzie on siedzi. A spoko też po tym Jim Ryan, on ostatnio takie pierdoły tam gadał. I mi się wydaje, że... Zaważyło? Dzieli, bo... Microsoft już przejął ten Activision. A, bo mnie strzela łucznik. I... On tam, no, głupio się zachowywał, dlatego na pewno. Został odsunięty. Dobra. Ach, skrzyneczka. Skrzyneczka za skakanie. A ty jesteś tam, podlazłeś. Dobra, idę. Aj, nie udało mi się, skoczyłbym na głowę, ale... Mam cię, krabie. Dobra. Gdzie ta skrzyneczka była? Tam na górze, jak skaczesz po dachach. A, tam, ta mała, tak? Tak, tak. Tak, to mam ją. Tu jeszcze dzioło było ogniste. Nie wiem, czy... Kompetentne. Sony, co ma być bardziej jeszcze kompetentne? No, oni robią dobre gry. Nie? Gotów, bo im zawsze też było, kurde. Dobra, wyrzucimy go stąd. I skoczę na niego. A, dwa w jednym. Oła! Syrenka kochana. Kurde, złapała mnie. Nara. Dobra, zginęła. Może tutaj będzie was skrzynka? Nie, tutaj będzie flaga. Mała, dobra.
To jest item. Hop. Okej. Ostatka tutaj. Jak to... A, tu tędy wlazłeś. Dobra, już widzę. No, to można iść do góry. Tutaj flaga jeszcze. No i pandzia jeszcze tam powinna gdzieś być po drodze tu. Tak, tak, tak. Tak, tak. Z tej strony. Tutaj to. A i uciekł z mojego ataku, no. Dobra, leżę. Ciekawe, czy Sony wyda w tym roku jeszcze Stellar Blade. Zobaczymy, nie? Ja tak nie lubię za bardzo spekulować, bo... Nie lubię, nie? Będzie, to będzie. Nie będzie, to będzie w następnym roku. Nie ma co się napalać zawczas. Z jednej strony. No, a później, dopóki nie ma złotego statusu, to nie wiadomo nic. Później przesuną premierę. Będziesz myślał, że premiera zaraz będzie, a przesuną premierę. Tak jak było z Alone in the Dark, niby miesiąc został, a przesunęli. Raz. Dwa. Bigos, morderca nie ma serca. Nie ma trzy. Okej. Więc jest git, to pójdziemy. Tutaj będzie zaraz przy, ten przydupas, dokładnie. Inwazja. Już tutaj jest na dole. O, widzę właśnie. O, do mnie od razu, aha. Dobra, to do rogu i koniec. O, jest a nie, dobra, to jest mop. Dobra. I zaś do góry. Nieźle zrobiłem, głupio trochę. Myślałem, że uda mi się wbić w niego, zanim deszcz spadnie. O, ten jeszcze leży. On za dużo wypił po prostu. Kurde, chyba no zaspał. No, pochlał. Dobry trochę, no. Status ma pająk. Ta. Sony nie przesuwa ta gry. W ogóle. A, czasami się też zdarza, ale nie aż taka duża premiera. Dobra, i tutaj jest ten... Jest panda. I on. Ale to mały panda. Malutki. Hop. No, smacznego, mały. Yeah. O, może tak zapytam cię, Bigos, bo ty już całe ogarnąłeś. Jak myślisz, to DLC jest łatwiejsze niż to poprzednie? Czy nie da się tego porównać? Nie jest łatwiejsze, ale jest lepsze. Okej. Okay. Moim zdaniem jest lepsze. Okej. Okay. No dobra, dobra, mamy tutaj majstra, możesz do niego iść, ja idę na prawo. Dobra. Aha. No, na tobie się sfokusowało, w pierwszy wlazłeś. Czerwony atak. Czekaj, bo tu jeszcze magun jest. Ja się maguna pozbędę, bo Lara tu będzie czarował. O Jezu, na mnie teraz.
O Boże, nie mogę się ruszyć. Dobra, ja go deszczem zabiję. O, Bigos jak uspokoił, siadaj na dupie. A jak? Popatrz na to. A, to jedna flamka. Outstanding. There's still much I can learn from you, it seems. Dobra. Dobra. Firecracker. I to jest ostatnia mała flaga. Tu dużą wbiłem. Ty małą wbiłeś. Dobra, tam jest jakiś itemek? Nie, chyba nie. Nie. Dobra, boss. No to... Czekaj, podejdę do ogniska. Cześć, Melisę. Melisę? Mówisz, że będziemy walczyć o życie? A w ogóle też nowe czary dostałem. Spokojnie. Bigos. An earth face like this spreads out in all directions. Mam dobry humor, Bigos, bo dzisiaj zakończenia z Cyberpunka, pokończyłem wszystkie, już trzy znam. Ja dwa znam i tylko dwa nagrałem. Ja trzy nagrałem. Bo dla mnie... No? Bo dla mnie nie ma takie coś, żebym Idris Elba zabił. Aha, okej. A Idris Elba chyba tam zginie, jak ty go zdradzisz, nie? Bo tu możesz albo Songbird zdradzisz, albo i jego, to jest moje zakończenie. Które ja będę grał. Ja po prostu nie popieram tego, że on tą dziewczynę zrekrutował i ona przez to cierpiała w sumie. No ale dobrze, ale potem ta prezydentka ciebie też chciała wyleczyć, czy nie? Tak, to prawda, no ale to jakby... To trochę inna kwestia, nie? Przynajmniej dla mnie. No. Chciała. Chciała, co prawda ona mnie nie wyleczyła. Tamtym, no ale... Dobra, to co? No, lecimy. Tylko buffy sobie rzućmy i lecimy. Dobra. No to panie, trzymaj się za skarpety. O, jak nie lata, to wszystko jest okej. Jak lata, to... Trzymaj. Zapamiętaj te słowa. We can't hold out any longer? Co? We can't hold... Nie możemy się utrzymać dłużej? Zobaczymy. O nie. Tylko nie on. No. No nie, już lata. Ja już wychodzę z tej gry. Już lata. Nie, on tak nie będzie lato. To nie jest latający. No dobrze, dziękuję, Bigos, uspokoiłeś mnie. To już się cieszę, o połowę jestem zadowolony. No, pół na pół. On jest szybki. A niech będzie szybki, może być szybszy jak światło. Sousa, będą mi pan tak z Sousami tutaj mi zawiewa. Zobaczymy. O. Aha, okej. Okay. Czarodziej z krainy Oz. Ja na razie patrzę, co on potrafi, bo nie chcę iść na niego tak szybko, bo na ślepo. Trucie jest, go zabije, Bigos, tak? Walczymy z nim do końca. O, dobra. Okej, okay, ta magia jest straszna. Rzeczywiście jest szybki. Okej, okay, dobra. Kurde, źle. Z mojej strony. On jest odporny na lód. On rzuca lodem. Okej, okay, odbiłem. Okej, okay, czyli na ogień jest. Ale dziwo jest na wszystko. Kurde. Mam cię! Oła. Ale nie ma mocnych hitów na razie. Dużo tych ataków, ale takie... O Jezu, no niektóre są. Niektóre są mocne.
Dobra, idę pomóc NPC-towi. Dobra. Skończyłem grę pasywną. Już widziałem wystarczająco dużo. Czas na agresję. Dobra. A nie. A, dobra. Mój ten nie podniósł. Aha, nie trafił. Ale lód może go... Oła, dobra, podniosę NPC-ta. O Jezu, ten atak to jest... Dostałem tak... O, zablokowałem połowę i do połowy dostałem. Leżę i NPZ też. No nie zdążyłem! Akurat leciał we mnie atak, no. Aaaaaj. Dobra. No, wstałem, chciałem odskoczyć, użyć bestii, nie zdążyłem bestii użyć. Dobra, okej. Okay. Prawie połowa życia na początku. No, widzę, że nam to trochę zajmie, przynajmniej ja muszę jeszcze trochę być lepszy. Ale kurczę, ma tych ataków trochę, szczególnie jak rzuca tym mieczem i tak ten miecz na mało zadaje, a później jak zaczyna ciąć, to po 1/3 życia nawet zabiera. Przynajmniej u mnie makabra. Czekaj na chwilkę. Dobra, niech to tak będzie jednak. To jest moim zdaniem oficjalnie najgorszy boss. To? Tak. Dobra, okej, okay. To przynajmniej... Przynajmniej wiem, że już walczę z najgorszym. Okej. Okay. No chyba nie ma aż tak duże życie, jakby się wydawało, tylko że ciężko go... ...atakować, bo się dużo rusza. Nie mogłem... Ała. Aha, on się auto. I z NPC-ta. Kurde, okej, potem zawsze on to robi. Oj, ten rzut tym mieczem, chryste, panie, ile... Kurde. Dobra, ja używam bestii, bo to... Znerfowali w ogóle twojego. No wiem, ale i tak. Ale i tak. Ale i tak, że leczę cały team. To jest spoko. Aha, dobra. Cały czas ma te odskoki. Jezu, jaki ten boss jest szybki, nie da się go prawie podejść do niego. Okej, no Jezus Maria. Jeden cios dostaniesz już wszystkie. Time.
against the wall. Mam cię. Dobra, idę NPC to wezmę. Zdążyłem. Dobra, damy radę, Bigos. Mamy go. Dobra, już. Ała. Masakra, jak on tym mieczem. Tak, to jest najgorszy atak chyba. Oj nie. Szkoda, że tego nie odbiłem. Każdy czerwony musimy odbić, bo pod tym możemy najwięcej mu obrażenia zadać. Wiem. Czy jest jeszcze? Mój mnie podniesie. Dobra. Jeszcze dalej w ciebie atakuje, ty leżysz, on... Mam cię. Leży. Mówisz, że leży? Jeszcze będzie dalej? To jest... O nie. I teraz się zaczyna. O nie. Teraz się zaczyna. Nie. Ja mam 4 poty. Co to za żart jest? Dobra, masz. Łajzo. Ohoho. O nie, ile tu jest ataku. Jakie one są szybkie. O Jezus Chryste! No i w końcu leczę, wszystko odbiłem, tylko nie odbiłem ostatniego. Nara. Boże święty. A ty mówiłeś, mamy go, Bigos, mamy go. No, mamy go na pierwszej fazie. Luzik, kurde. 4 paty mi zostały. Odbiłem wszystkie te fale, które rzucił, tylko ostatniego ataku nie, bo już źle klikłem. Luzik, Bigos, już go prawie mama, a ja sobie kurde pod... A Bigos się śmieje. No ja się śmiałam, no tak. Ja się śmiałam. O Jezus, dobra. Najważniejsze, każdy czerwony musi leżeć. No, rozumiem. Ja chyba... Już mi się ręce spociły. Co dopiero będzie, jak go zrobimy. Wizard Spes. Cały mokry. Jezus. Nie, no chyba zmienię spell na jakiś inny, bo to sensu nie ma. Jakikolwiek ogień będzie lepszy, tylko muszę go zakupić. No nie, no to jest nieśmieszny żart. No jak Boga kocham. Dobra, Sorge Spinner, ale on jest strasznie taki... Jaki sobie wziąć czar? Ta kula ognia w miarę large ball. Tak, żeby coś mocno podoba ten wulong, mocno wkręcony, że tak na czat nie patrzy. No ta, no słuchaj, jak jest walka, to ja no, nie mam czasu. Z tak bossem patrzy. Się nie da. Tu jak tylko oko zrzucisz na czat, to już jesteś martwy. Iron 4 podobno w produkcji. No zobaczymy. Co w produkcji? Spyro 4. A, Spyro. Podobno, nie? Searching Comet chyba bym wziął. Chociaż nie wiem, jaki spell ognisty jest w miarę dobry na... Flame Kurde, Weapon. Jak ja to tak widziałem, to ten ogień też mu nic nie daje. To bardziej już ten metal, nie? Tak? Czekaj, co w ogóle jest przeciw lód? Co to jeszcze raz było? Niby ogień, ale... To jest ogień, ziemia, metal
i woda. No to teoretycznie tak. Ogień powinien być tak wszystko. Czekaj, wood overcomes earth, earth overcomes water, water overcomes fire, fire overcomes metal. Earth overcomes water. To ten. Dałom. Ziemia, ziemia. Dobrze, to ja mam, czekaj, to ja już się zamienię. Ziemia. To ziemia w takim bądź razie, czekaj. Ile mam w ogóle w ziemi? Earthface. 68, to jest dobra, to jest dobrze. To damy... Wziąłbym Earth Spina, ale jest to 60 teraz kosztuje, nie wiem, ale dużo. Nie 60, to jest po prostu ten dodatkowo do jakiegoś bossa dostałeś. Dlatego to kosztuje tyle. 60, ja nawet tyle nie mam. Dobra, 30 Vanisher mam, ale to mnie zabije, jak tak będę w niego biegał. Imposing Slap. Imposing Slap. Fierce Blow. Nie. Lion's Roar. No tak średnio, żeby coś... O, ten Lion's Roar może być dobry. Ja pod niech on się na mnie skupi. Ty go już możesz atakować, a jak to i to z tym akurat sobie... Okej, okay, wstąpimy to jakieś... Zmniejsza damage od przeciwnika, więc na jakiś czas... Damage. Zastanawiam się, czy Deadly Bog by go nie byłoby dla niego dobre, bo by zmniejszyło jego ruszanie się. To nie... Evolving Earth Spice, to jest dobra. Co, to ja wezmę tutaj. Mighty Shockwave. Venom Snare. A. Czemu ziemia nie ma jakiegoś kamulca, czy czegoś do rzucania? Not finish except for some powerful attack. Brakuje mi u ziemi jakiegoś dystansowego ataku, może ja nie odblokowałem. A ten Lines Roar chciałem dać. Ja chyba dam by... Deadly Bog chyba dam, żeby wolniej się poruszał. Albo Stone Weapon sobie zarzucać na broń. Enemy touching is it well as decrease the movement speed. No możesz tam dać. Albo... Dam to. I mam to, Perfect Restoral mam to, no i to, a tutaj bym dał chyba, ale to by na przykład inny by mógł w ogóle build sobie wziąć. Wiesz co, czekaj na chwilkę, ja wezmę sobie Battle Preparation, Battle Set i pójdziemy na mój ten, który ma 82. Powiem ci, Kupcon, ja tylko w jednego Spyro grałem ze znajomym, jak miał zajawkę i patrzyłem, jak gra. W sensie wtedy. A, i sam może chwilę, ale tak to. Nie jestem fanem. Dla dzieci jakaś gra tam, nie? A tam Spyro, chodzisz tym smokiem i coś tam robisz, nie? Okay. Taki crash, tylko że ze smokiem. 19:09:10 mam, okej. To tak jak to mam, to teraz bym sobie jeszcze raz zmienił set belt. Tutaj bym dał sobie te spajki. Ciebie. Tutaj bym sobie wziął ten roar. No i chyba bym poszedł do toalety, bo coś mnie goni. Dobra, ja skoczę do toalety, a ty sobie zrób builda. Zaraz wrócę. Nie powinno mi zająć to długo. A third build of time grants an ability to increase enemy stone ailment accumulation by deflecting. Tutaj dużo deflektujemy niby. Ale ja bym tutaj dał ciebie.
Ciebie bym zostawił. Tutaj bym może dał Stone Weapon. Tak, tak, to nie będę używał. Tutaj bym ciebie w ogóle dał. A, the three blow. A fierce blow unleashed an attack using the power of Earth's face. Ale jak daleko to w ogóle śmiga? No to, to idzie. Dobra, już jestem. Bo ja dostałem już taki czar, nie? O, no właśnie, czegoś takiego nie... I dostałem też takie coś. O, takie coś sobie wyobrażałem, ale nie mam, nie mam tego spela. To ty, co ty masz? Tego rzucania kamulcem nie mam właśnie, a taki chciałem znaleźć spel właśnie tego typu. Dobra. To jest idealnie to, czekaj. Tak. I tak. No dobra, to czy muszę teraz wziąć się z tą myślą, ogarnąć, że są dwie fazy. Oswoić się muszę z tym. O Jezu, to długo nam zajmie, dobra. Nie mogę o tym myśleć. Trzeba walczyć. No, ale zadaj mu to ten, faktycznie. Kamień? Tak. O Jezu, zmarnowałem okazję. Akurat atakowałem. O Jezus. Ten miecz. No nie trafiłem, a chciałem trafić. Ała. A ja żyłem. O Jezu, głupi jestem. No i przeze mnie Bigo został, no? Nie żyję. Widzę. Dobra, masz. No znowu nie trafiłem, no. Kurwa, no. To jest... Dlaczego nic nie mówiłeś, że leżysz? Nic mi nie powiedziało, że leżysz. Halo. Dobra, powiem ci następnym razem. No co, padłeś i... Nie, komunikacja, panie. No okej, okay, powiem ci. Nie, zacząłem myśleć za dużo. Dobra. Muszę się trochę oswoić z tym bossem i timingami, bo początek miałem dobry, bo byłem spokojny, a teraz już wstrząsło mną to, że jest druga faza. Ten timing. O właśnie, o tym mówię, timingu właśnie.
Kurwa, no one-shotowo mnie prawie, no. No dam radę? Nie dam radę odbić jednocześnie. A, dobra, ty nałożyłeś niepotrzebnie, to zrobiłem. Down a second time. Is this how I meet my end? I'll show you the strength of the Swin bloodline. Ja leżę. Okej. Okay. Nie, mój. Bo miałem czerwony atak. Wziąłem. Dobra. Mam go. Nie masz. Masz go? Miałem go. No. Mi akurat pokazało, że. Okej, okay, dobra, mam 10 potów. Mam 7. To jest dobrze. Jeszcze bestie mam cały czas w rezerwie. W najgorszym wypadku. Tylko, że tej fazy nie znam dobrze. No właśnie. Tu jeszcze coś mnie atakuje, czego nie widziałem nawet oczami. Kurde, zawsze śnieją. Leżysz? Nie, jesteś. Nie. Kurde, ten... Ale się użył na ciebie. No bo ja włączyłem. A, dobra, okej. Chuj, ja to nie okay. Mogę włączyć. Odpalę cię. Jezus. Kurwa no. Co to jest? Okej. Okay. Tak. Lepiej się odsunąć. Okej. Okay. Ała. To wali po 1/3 jeden cios. Chory damage. Uważaj. O, teraz masz moment. Ale gdzie ty jesteś? Jest za tobą. Całkowicie. Uważaj. Jeszcze rzuca na tej fazie.
No, nie trafiłem kontry. Leży. Biegnie. No daj spokój, kuźwa, nie? O kurwa. Ile on tutaj ataków robił? Kurwa, z 10? O, 6, 7. Ale... Nie, to nie było 6, 7. Ała. No, daj się ruszyć! No nie zdążyłem zobaczyć Perfect Restora, żeby się uchronić przed tym, no. No. Ale spamy. Mój dupę nie podnosi. Dobra. Dobra, on na tobie skupiony, jego no znowu. No i tylko się podniosłem i już kuźwa znowu leży. O nie, nie jest dobrze. No nie ma. Ile tu jest ataków? Ile tu jest ataków? Ja nie jestem przyzwyczajony do takiej ilości ataków. Widzisz? Ile to ataków jest? To jest 7 ataków, jak nie 8. Nie jest 7, tym mieczem. To jest, mi się dać 12, kurde, nawet. Następny raz będę liczył. No to policz. Moim zdaniem nie ma 10 nawet. Przynajmniej mieczem. Ta reszta, to jak puszcza pociski, to nie, tak tam jest więcej. Nie, jak on robi całe combo. Lewa, prawa, kuźwa, kopie, wszystko, chodzi mi o atak, nie? Whatever, trzeba się przyzwyczaić do tego. Myślę, że tą fazę będziemy długo powtarzać. Wizard i spells. Set spell. To nie. Makabra. Innego. Czuję się trochę jak w Sekiro teraz. Z tym bossem. No. Ten boss jest jak Sekiro. Te najgorsze bossy. Co atakują taką falą ataków i jak się nauczysz przed czymś takim bronić, to... No dobra, zmienię to spowolnienie, bo to i tak tego nie jestem w stanie użyć tak, żeby go, nie wiem, spowolnić jakoś sensownie. Jakbym miał tego kamulca, co ty masz, to jeszcze miałoby to sens. Zmienię na ogień chyba. A może elektrycznością? No tam jest z daleka taki jeden strzał. Jak on by odchodził na odległość, to ja bym go mógł tym strzałem. Jak to się nazywa? To elektryczny bolt. Dobra, a nie mogę kupić jakiegoś bolta? Mi się wydaje, że bo jak on tak akurat szybko zapieprza, to na podłogę, kurwa, te slapy, kurde, dużo będę kłaść. Nie? Może być. Aha, tylko jeden mogę kłaść. Nie mogę, kurde, wszystko no. Naraz. Przydałoby się w ogóle atak speeda mu zmniejszyć, jakby było coś takiego. Ale nie tak mamy takiego spela. W Nio 2 był zawsze spowolnienie. Slos się nazywał. Many bolts. Ile ja mam w tym? Haven Rage. Może tym? O, Haven Rage'em go będę ciachał. Bo tu jest dużo pocisków. To jest najgorszy boss, nie? No już wiem, zaczynam rozumieć. O, szybko nam to nie pójdzie, ja to widzę, że z tym... Jak tego bossa zrobimy, to prawdopodobnie już skończymy grę w tym momencie, tak jakbyśmy ją skończyli. Lightning Rush. Gdzie mi ten skill wywaliło? O, jest Haven Rage. Jest, dobra, już. Walczymy. No w pierwszą fazę już miałem 10 potów jak kończyłem, ale ta druga faza jest zupełnie czymś... On się na mnie skupiał. Czymś zupełnie innym jest ta faza. Dobra. Aha, tu jest problem z namierzaniem, rozumiem. Aha, bo to tylko przede mną... do dupy ten skill, źle wybrałem. Przede mną tylko wali tymi piorunami.
Any chance of receiving some help here? Kurde, ja do niego biegnę, chcę go atakować i nie ma. Wiem, bo też jak miałem... No nie, nie trafiłem. O Jezus. No zapatrzyłem się na NPT-ta. Kurwa, zawsze za wcześnie, no. To ja nie lubię, kuźwa, ten drugi potem. Dobry NPC. I shall not let you down a second time. I'm up against the wall. I was lacking. Ja pierdolę, niech on się pierdoli, kuźwa, no. I to tutaj. Ten drugi. Tak. No nie zdążyłem znowu timingu złapać, no. A mogę wstać? Mogę wstać, chociaż jakimś cudem wstać, coś zrobić. Czy wstanę i od razu leci we mnie atak, który jest jeszcze multi hitem. Nawet wstać nie dał. Ten skill tą błyskawicą już lepiej pojedynczy mieć sensu. Też jest certain distance. Frozenarów by był dobry, ale nie pasuje do niego żywioł. Dobra, idę. Czekaj. Muszę baterię wymienić w słuchawkach. Mm-hmm. Okej, okay, spoko. No ten boss zajmie nam długo. Praktycznie całe to DLC to ten boss. Jak ty żeś go bigas zrobił, powiedz mi. No ja go zrobiłem. Trzeba jakieś czary. Jakieś czary. Masz, kurde, to jest NG+, jesteśmy jeszcze w dwójkę, to też skaluje. Nefcia. O, kotek! Patrzcie, tam, teraz będę miał siłę. Teraz będę miał siłę. Idź na dwór. Nawet się nie wyrywa. Ona nie, co? Ona, kurde, by mogła być cały czas od rana Siemana. Do wieczora być głaskana. Ona, kurde, pokaże jej szotkę, ona do ciebie biega i co najmniej pół godziny musisz się czesać. Ona, kurde. Do głaskania to ona jest pierwsza. Dobra. Ja nawet już sobie dwie różne tarcze nakładam, nie? How could it be so? It reminds me of when father died in Shaolin. Bez sensu. Any chance of receiving some help here?
Mam cię. Kurde, znowu no! Na ciebie. Mhm. Tak to działa. Dobra. Fajnie. Podoba mi się to. O nie, 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 nie. Na mnie? Ale on na ciebie był. No, jak się obracałem, to musiał cię sięgnąć. Dobra, mamy go. A i drugi atak to jest. O nie, 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 nie mogę się ruszać. Nie zdążyłem. Żyję jeszcze. Bez życia, ale żyje. Ja pierdol, dokładnie to combo tutaj. W drugiej fazie jest o wiele szybciej. No. Złapałem go. Ach. Zawsze to mnie złapie. Aha, zgasił lodem moją kulę ognia? Serio? To możliwe? Ja już nie mam pocisk nawet. Luz. Ja mam 5. O Jezus. O Boże, jak on... Ile to było ataków? To było około 10 teraz. Najgorsze, że on ma różne wersje tych ataków. Nie wiadomo, kiedy skończy tak naprawdę. Dopiero druga? O Boże. Urwał mi mnóstwo życia. Ja to nie rozumiem, kurde, jaki to jest tutaj timing? Ja załapałem timing. Ale... Ja nie rozumiem, timingi rozumiem, ale nie rozumiem o. Nie czasami ile ataków to będzie. Szczególnie jak macha mieczami dłoń. Ała. O Jezu, no najgorszy moment. Mam cię. Spokojnie, jeszcze mam smoka, ty pewnie też. Nie, ja już nie mam. Okej, to cię podniosę jak coś tym spalem. O Jezu, ale źle to zrobiłem.
Kurde, pew Tristorale sobie dał mi. Ała! O kurde, ten miecz. Tak, no. On go odwrócony ode mnie. Ja cię podnoszę i... Nie mogę się ruszyć, jestem... No właśnie, rozbity byłem. O! No nie trafiłem. Tu nawet nie ma za bardzo czasu, żeby restorala se rzucić. Albo odbijasz, albo dostajesz na papę. Tutaj restola się tak nie sprawdzi. O Jezu. Oj, długo to zajmie. To już wiem, że to... Bleh. Zamieszkamy tutaj. Znaczy, znacznie lepiej nam idzie, jak jest ten NPC przynajmniej. Bo on jakoś tam odciąga, czasem w niego atakuje, trochę łatwiej jest wtedy zadać damage. I dlatego tyle potów na mnie idzie. Ja go podniosłem już. Kurwa, znow! Mam cię. Ja go miałem. Nie wiem, u mnie wygląda, jak ja bym go złapał. Kurde, a... Jak ja czar rzuciłem, nie? Wiem, bo... Ja nieraz perfect restaurant używałem, a on mnie uderzył. Wow, ja stałem za nim, a taki tak z tym lodem dostałem. On ma ten... Ma ten obszarowy taki. O, what? No, dwoma atakami całe życie? Nie żyje. Tak, ja. Kurde, on mnie... On... Zamiast ciebie podniósł to drugiego przedupasa, nie? O Jezus. Czy ja żyję, czy ja zginąłem? Nie żyję, okej. Okay. Wow, to idzie przez całą mapę, nie? No. Nie lubię takie ataki, że jego idą przez całą mapę, a nasze nie. No, dokładnie. To jest trochę głupie. Nacisnąłem do cholery jasnej, no. Naciskałem tam. Mam cię. Ja muszę wiedzieć, muszę się nauczyć, że te perfect restaurala nie da się rzucić, jak on spamuje. No nie trafiłem. Idealnie wiedział, kiedy on to ma nacisnąć. Tylko spokój mnie uratuje. Leżysz, dobra. A! Bestia. Mów mi, kiedy bestia, bo ja biegłem do ciebie bez sensu. A mógłbym walczyć. Dobrze.
No, tak, jak to są 6 kubów uderzeń. No nie, to bo to Bigos raz jest 4, raz jest 6, właśnie dlatego ja mam z tym problem, bo on raz atakuje mniej, raz atakuje więcej. On miesza kolejność ilością, o. Teraz były 3. 4. Raz tu uderza, drugi raz uderza, a potem jebany kuźwa. Dobra, pewno się. O Boże, ten miecz, no i zginąłem znowu. No miecz jest po prostu niesamowity. Nie, wiesz co? Ja teraz będę mniej biegał i po prostu więcej czekał na jego ataki. Odbi deflektował i pod na niego atak. No, na nim lepiej agresywnie grać, bo jak się gra na takie pasywne, to strasznie zaspamuje nas. Dobrze było, jak ty odwracałeś jego uwagę, to mi się łatwiej walczyło, bo przynajmniej mogłem mu damage cały czas siepać w plecy. No dobrze, no to nałożę, nie? O, przynajmniej wtedy, wiesz, jest skupiony cały czas na tobie, a ja mogę go ciąć po tych plerach. I jakoś szło to wtedy dobrze. A teraz to jak tak raz zmienia na ciebie, to jest na mnie. Przynajmniej wiadomo, kogo będzie. How could it be so? It reminds me of when father died in Xiangyang. O, no i dobra. No, teraz chciał. Tak nie wiem, czy to było na ciebie, ale chciał się zlokować na ciebie i. O, dobra, ja wyczekam moment. I teraz. Dobra, mamy go. Any chance of receiving some help here? As a proud Swen, I do not fear death's abyss. Kurde, akurat jak Lines Roar włączyłem. Time był... I'm up against the wall. I was lacking as a warrior. Kurde. Żyjesz, żyjesz jeszcze? Dobra. O, dobra, zmienił. Okej. I widzisz się ile Widzę. No to było więcej, no. To ta wersja właśnie ta gorsza. To jest też to gorsza. Daj się wyleczyć też, kurwa mać, no. I shall not let you down a second time. Aj, chciałem wskoczyć przed ciebie i cię uratować, ale nie zdążyłem. Nie miałem ki w ogóle już, kurde, no. Any chance of receiving some help here? As a proud Swen, I do not fear death's abyss. Kurde, idę do niego, on się odsuwa. Ja pierdolę. I'll show you the strength of the Swin bloodline. I'm up against the wall.
Tak, i jeszcze kurde strzela pod. No dajcie mi kurwa spokój. Kurde ma. No, użyj, użyj tego. Cały czas nam ja leżę w ogóle. Wiem, widzę, ale muszę mieć staminę, żeby do ciebie. Przez całą mapę. Kurde, to sięga. Przez całą mapę. Okay, gdzie ty jesteś, kurwa? Tu. O chuja z tym. Mogłoby lepiej pokazywać, to tak gównianie pokazuje, że to jest siema. Chyba biegam, biegam i cię szukam tak naprawdę. Ten wskaźnik tak głupio przeskakuje. Mogliby trochę lepiej to zrobić jakoś, tak żeby to widać było dokładnie, że jestem... Już na środku jesteś, a nie. Kurde no. Na mnie jest. Dobra, wiem, widzę. No stary, to jest kurwa 6 ataków? No nie, to akurat jest D12 przynajmniej. No ci mówię, że on ilość zmienia, no. Raz będzie 4, raz 6, raz 8, a raz będzie D12. Albo 10. O Jezus, jeszcze? Dobra. Dałem ci perfekt restorala. Leżę. A nie, mój mnie podniósł. Aha, dobra. Leżę. Okej. Okay. Ja dostałem 300 od lodu i 358 od niego. Mam cię. Ale sam leżę. O Boże. No i... Zdążyłem to. To jest głupie. Zdążyłem to odbić. No nie trafiłem tej strzały, no. Leżę. Bo on tutaj zadaje, kuźwa, jednocześnie od lodu. Nie mogę się ruszyć. Nie żyję. Jednocześnie. Widziałeś i obrażenia dostałeś? Jakie? Widzę, no. O dwa ciosy i leżysz. A jeszcze tu jest spam. On przestanie zaatakować, żebym ja mógł, czy nie? On raz od lodu i... Dobra, podniosłem cię. O, dobra. Nie podniosłem. Właśnie leci jak szalona. No. Co ci mam kupcom powiedzieć, no? Dwa ciosy i... Nara. No, dwa ciosy, a on wali po 12 tych ciosów. Serio. Trochę przesadzili z tym bossem, przeholowali z ilością. Dwanaście hitów. A ktoś już tam jego zrobił, jakby sam to grać. Hmm.
No nie wiem, czy go nie przesadzili, nie? No chyba przesadzili, w sensie na kopie to już w ogóle. Na mnie jest. Dobra, widzę. No już go bije. Jak nie ucieknie. Oj, nie mogę się ruszyć. Dobra. Dobra, luz, idę już do niego. Nie, na ciebie jest. Na NPC-ta to było. Nie na mnie nawet. Jezu, ile razy ja już byłem blisko i miałem go bicie, on odskoczył. Kurde mole. Na mnie będzie. No. Chyba normal atakami będę atakował, bo co próbuję użyć specjalnego, to on odskakuje. To mnie zawsze kurwa łapie. Dobra, teraz. Dobra. Jeszcze kurwa, no napierdala jeszcze! Więcej kuźwa! Ile kurwa maszyna może dać? No cholera jasna! Mam cię. Jezus. To on był tak krótki obolce postanowany? No, ugliczowały się chyba. Aha. Okej, całe życie. Odbijałem nagle. Łup, całe życie. Pyk. No, porażka z tym jego damage'em. To jest plus jeszcze. To jest NG+, kuźwa. Ja robię bossy na NG++, nie? Jaki tutaj to jest level tej misji? Nie wiem, czy teraz da się to sprawdzić. Może otwórz kurde na... żeby ktoś do nas dołączył. Ale tak i tak idziemy za Snobossa, to kurde nikt tam nie, to olać to. Nie wiem, dałem wyszukiwanie. No ale to tak jak idziemy teraz na bossa, to coś się już zres... Tak? To jest... Okej, mogę to wyłączyć. To będzie level na chyba na mini... Stówę tam się skończyłem, nie wiem, na 160.
Czekaj, to teraz NPC tam muszę wezwać za to. It is an honor to set out with you. No też mi się wydaje, że to jest 160. Dobra, atakuję go, bo widziałem, że... Na mnie cały czas. Wiem, widzę, widzę. Mam go. Oho. As a proud Swen, I do not fear death's abyss. I'll show you the strength of the Swen bloodline. On jest cały czas na mnie, nie? Wiem. Nie, i ja... Okej, okay, mój przydupas mnie podnosi, ale to jest głupie, kuźwa, z tym. Na mnie będzie. Widziałem. Widzę tego skilla, wiem jak wygląda już. Żyje? Nie, żyje, dobra. Ja jestem zmęczony bieganiem za nim. Może mnie tak nie atakuje, ale bieganie za nim jest męczące. Jeszcze zgadywanie, czy mnie nie sięgnie atakiem.
forgive me, but I cannot hold out any longer. Mam go. Ale teraz mi się wydaje, że jego garda jest bardziej podatna. Możliwe. Ja leżę. Ja widzę. Siema Benjamin. O Jezu, na dwa hity mnie ściągnął. No. Paranoja to jest. Wpadłem na końcówkę jak kiedyś wrona. No, no to jest paranoja, że ja był na dwa hity całkowicie. No. I to jeszcze takie, że... rodzinnego Fucimka. No to kurde, piliście tam, nie? My się tutaj z bossy męczymy. I to mocno się męczymy. Ale okej, okay, wiesz co? Ja jeszcze mam jeden pomysł. Bo to tak i tak tam nie użyję. A co robi w ogóle ten kamień, jak się mu to nałoży? To jest heaviness. A co tutaj jest heaviness? What? Earth affects the equipment weight limit and the amount of spirit gate when successful deflecting an attack. Ale... Jak ja mu dam... Dobrze, idziemy dalej. Ale coś innego sobie teraz jeszcze nałożyłem. Zobaczymy, co mi to coś daje.
could it be so? It reminds me of when father. Dobra. No nie trafiłem, no. Nie trafiłeś, widziałem, no. Mamy go. Any chance of receiving some help here? As a proud swim. I do not fear death's abyss. Is this how I meet my end? Kurde, znowu nie. I'll show you the strength of the Swin bloodline. I was lacking as a warrior. Teraz komel. Jezus. Ja leżę. Dobra. Dobra. Bo jej tak dużo atakuje, a... Na mnie potem będzie chyba. Na niego chyba jest, a potem na ciebie chyba. Idę po NPC-ta. Nie zresetował się chyba. Oła, dostałem. Kurde, mole, no, zawsze o tym zapominam. Super. Any chance of receiving some help here? Kurde, wszystko. I tylko ten nie. Ja pierdolę, ty go w ogóle go coś tam atakujesz, czy... Bigos, obejrzysz sobie ode mnie nagranie, co robię. Nie pytaj mnie o to, nawet. Bo... Mi się wydaje, że tylko tam siedzę i... Tak ci się wydaje, ale obejrzyj sobie moje nagranie po prostu tego. Zobaczysz, co robię i kiedy robię. O Boże, co za głupotę ja zrobiłem. Mój przedupas mnie podnosi. Dobra. Ja nie wiem, jak ja jeszcze żyję. Biegnę, ale jest bardzo daleko. Ja leżę. Wow, nie? Ja miałem wszystko widziałem. Nałożone. Widziałem. A jak... Jeden nie trafisz, to... Mam cię. Oj,
No i mnie rozbił i zabił od razu. Dobra, poczekam na ten atak i teraz biegnę na niego. O, na mnie atakował, kurde. No i mnie zaskoczył. Okej. On się potno odwrócił i dupa. No zaskoczył mnie. On jest za agresywny tutaj, nie? Ty nie masz czasu, żeby w ogóle coś zrobić. No ja większość czasu biegam i go tłukę w plecy, jak ty go tankujesz tam i wszystko zbierasz na klatę. To ja biegam generalnie i tylko staram się go zaatakować, ale są momenty, kiedy po prostu tyle razy przeskoczy, że ja biegam za nim w zasadzie. Ale no większość, no sporo mu zadałem, no. Jak ja bym miał go tankować, to ja bym bardzo szybko ginął, bo ja jestem na niektóre hity na dwa strzały. Ty masz chyba większy zakres tam, nie wiem, otrzymywania hitów. Nie wiem, po ilu ciebie kładzie, ale mnie dwoma cięciami normalnymi może zabić nawet. Jest taka jakaś przepaść. Już powoli rozkminiam, żeby sobie pancerz już nawet na plus 5 ulepszać do maksa i założyć po prostu, bo może mi coś to da. Bo tak to... Dobra. Okej. Na przykład teraz jak robi to obrotówki, to nie mogę atakować, bo się kręci. Ale jak przestaje, to od razu mogę. O, albo tak jak ten atak robi. Yes. Any chance of receiving some help here? Wow. No, kurde, rozbity byłem i... Ja nie umiem to blokować, kurde, jak on z tym pieprzonym mieczem. Ja mam tak samo, Bigus. Ja ci się nawet nie dziwię. Ja też nie umiem tego blokować. Kurde, no uwielbiam być rozbite. Jestem. Miecze to się da blokować, ale jak rzuci tym mieczem. A jak Lord Vader, no. Nie da się go powstrzymać. To mnie tutaj 3-4 stały. Pierwszego kurde nie dostanie lepiej. Ja z tym atak. Ty 3-4 masz, kurczę, ja mam 2. No mogę się do Bigosa podejść. No nie dam. Nie dam mi, tylko ja jestem na tym. Jakby NPC to nie było. No nareszcie zmienił target. Oj, najgorzej. No i ty użyłeś skilla, a dalej na mnie wali, no. Bo on miał akurat combo. Kurde, mole! Dziad jeden. Naciskam, ja cały czas naciskam to kółko, kuźwa pierdolony, kuźwa dalej, nic.
Ja też tak mam. Nie zdążyłem podbić. Any chance of receiving some help here? How could it be so? It reminds me of when my father died in Xiangyang. I'm up against the wall. Why must I be so powerless? I shall not let you down a second time. Jak zmienił target perfidnie w ostatnim momencie, tak. Co za perfidny typ. Gdybym nie przewidział, że mnie zaatakuje prawdopodobnie, to dostał tym hitem. Miecz najgorszy. Kurde, mój błąd, no. Tutaj była teraz idealna szansa. No i... Żyjesz? Żyjesz jeszcze. Tak. O Jezu, rozbił mnie. No nie, no, rozbity byłem. Na mnie będzie znowu. Widzę. Miecz jest straszny. Is this how I meet my end? O, no właśnie. Forgive me, but I cannot hold out any longer. Dobra, mam bestię jak coś. Pytanie tylko, czy zdążę je użyć.
Moje mnie podnosi. No, widzę. O nie, zginąłem. Nie. Dobra, bestie rzucam. No na mnie? No na mnie! A ja rozbity. Rozumiem. Dobra, zrozumiałem jedną rzecz. Ała, ile tych ataków. Wpadłem w końcu. 8 ataków to. Co ja mi się daje, że muszę też być bardziej agresywny. No, jedną rzecz, którą ja wiem na pewno, to jest jak on rzuca mieczem, zauważyłem, jak rzuca mieczem, to miecz leci do przodu. Jak przelecisz i albo zdeflektujesz miecz, jak jesteś blisko niego, to wtedy ten miecz lata sobie tam, a ty możesz w tym czasie go nawet uderzyć. Bo rzucił teraz mieczem, a my żeśmy jakoś minęli ten miecz, on sobie poleciał do tyłu, a tylko mógł wrócić, nie? Ale w tym czasie mogłeś walczyć, a tak jak się cofasz, a cię miecz atakuje albo stoisz w miejscu, to wtedy w ciebie wpada ten miecz. Natomiast jak deflektujesz go i on za ciebie przeleci, to możesz, jakbyś był blisko niego, to możesz wtedy go nawet atakować w sumie. Nie wiem, taki wniosek jakiś mi się nasunął. Ale to łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jest 15 po 9, ja jestem zmęczony jak cholera. No spoko, jak coś zdążymy skończyć w każdej chwili. A bo już nie chcesz z nim walczyć. Nie, nie o to chodzi. Jakoś powiem ci, nie przeszkadza mi to. To jest jeden boss, nie boss rush. Zmienił target. Pół locie. Na mnie był, a później na Bigosie nagle. O, widzisz? Tu jak biegłem, to nagle chybił tym mieczem. Nie wiem, czy jak rzuca, to nie lepiej jest nie deflektować, tylko powiedz w bok nawet. No nie mogłem odbijać, już cię widzę. Masz? Jeszcze on nie trafił, no. Jestem rozbity, nawet nie mogę uciec z tego. Nawet nie mogę uciec, bo jestem rozbity cały czas. No. O, no, no i dobra. Dobra, mam. Ja to nigdy chyba nie sparowałem. To jest tak szybkie. Kurwa, i muszę 3 flaszki używać, żeby się całkowicie wyleczyć. No ja 2, ale to też... No. Ale spamuje tymi czerwonymi, teraz się załączył, no. Spamer mu się odpalił. A ty... Dobra. A, myślałem... Nawet nie zdążyłem wstać. Wiem, myślałem, że ty leżysz, ale jak mu się spam włączył czerwonymi, no nie wiem ile razy teraz. Ale to jest super, bo czerwonymi to jak jed akurat ten zdeflektujemy, to mu zabieramy bardzo, bardzo dużo rzeczy. Nie, no ja wiem.
Zauważam to jako fakt, a nie jako, wiesz, jako jakiś tam... Nie, to nie przeszkadza. Wolę nawet jak czerwonymi wali niż tymi normalnymi spamerskimi atakami, które tak naprawdę... Tak, dokładnie. Czystym dokładnie. Spamem. I to jeszcze w ilości, w której nie wiadomo, czy to będzie 5, 10, czy kurde 12. Dobra. Ej, widziałem ten twój skill. Już go kroję. To niech mi nie odskakuje w ten sposób. No właśnie. Na drugą stronę mapy. Kurde, akurat jak ja musiałam. Stwierdziłem, a teraz atakuje. Any chance of receiving some help here? No na mnie cały czas? Dobra. No, a coś dziwne, no. O, teraz zmienił! Jak czerwony robił, to zmienił. Co za dziadyga to jest? I tak w półlocie. Jeszcze jeden? Bez sensu. O, aha, tak się obracasz, fajnie. Mam cię. I'll show you the strength of the Swin bloodline. I'm up against the wall. Is this how I meet my end? A, dobra. Odwrócił się, nie? No, użyłeś tego skilla, to się odwrócił. Tak, ale... Kuba. Ja wstaję. Dobra. Ja biję. Ale chodzi o to, że w środku, w ruchu... On zaczął atak, nie? No wiem, tak. Zaczął combo i zmienił jednocześnie. Dokładnie, i nagle... Mnie też to czasami zabija, bo nie da się przewidzieć, co się wydarzy. Matko, wszystko zdeflektowałem, cały miecz. Ja pierdzielę, no. Musiał akurat w tym momencie najbardziej przejebany atak zrobić, nie? Najbardziej przekichany atak, który by w tym momencie idealnie pasował. O, dobra, rozbiłeś go. No akurat naskoczyłem na niego zamiast. Dobra, ale ty przynajmniej trafiłeś. Rozbity. Znowu to zrobię, widziałem, no. Ja pierdolę, każdy zjadł tam. O nie, koniec. Jeszcze dalej na ciebie, nie? Pilnuje mnie, no co chcesz? I teraz na mnie. Tar! Jaki spam! No, wiem. Czep na ciebie, potem na mnie, tak?
No. Ten cios mi zadał, kurde, 3/4 życia. Aha, okej. Okay. Jak to w ogóle z nim walczyć, jak on tak spamuje? Nie da się nawet atakować. Kiedy? Kiedy atakować z takim bossem? To tylko ripostami. Oni go znerfią. To tylko ripostami się da. No, tu nie ma nawet momentu. Ja szukam momentu, żeby zaatakować. Tylko w plecy jak ciebie atakuje. I też rzadko kiedy. Dobra, na mnie czy na tobie? Na tobie. Uż. I on wali, kurde, obrażenie jedno. Dobra, podniosłem cię. Dobra. 260 plus 270. Tak? Dobra, nie zdążyłbym. 350, on za jednym hitem chyba z około za 400 zadaje obrażenie. Dobra, jak mnie tam ściąga w dwóch hitach dobrych, tak, w normalnych dwóch hitach mnie nawet ściąga, tych takich mieczem. Nie, oni go z jakimś patrzył na pewno go z albo myśleli, chcecie mieć przejebanego bossa, macie. No, może tak. Ale mogli go dać nie jako main bossa, tylko jako, nie wiem, sub. Żeby to nie było w main story. A tak to... No ty wiesz, ja go zrobiłem ogólnie, nie? Nie no, ja rozumiem. Wygrałem. Ja rozumiem, ale mogliby go zrobić jako samego jednego bossa. Ja mam build po NG++. To jest przygotowane na NG++. Nie? Taki ja mam build. I naprawdę on jest wyśrubowany. Na 85%, tak to powiem, nie? Mm. I... To jest na NG+, to jest dwa niżej, niż teraz w ogóle gram, nie? Ciekawe, czy ci nie zaniża poziomu, jak ze mną grasz. Też fakt, kurde, muszę to sprawdzić po tym, ale... Wydaje mi się, że może ci zaniżać i dlatego jest taka... Sprawdzę zaraz. No to jest ciekawe, no. Teoretycznie ty powinieneś tu być po prostu niezniszczalny trochę, no. Albo przynajmniej taki trudny do zabicia. Co prawda no, i tak więcej hitów życzysz niż ja. Z tym latającym z drugiego DLC mieliśmy problemy, ale pół godziny go zrobiliśmy. No tak. Nie? I wiesz, i tutaj ma, gdyby byłoby to inaczej, jak na przykład w Lies of P, jak jest pierwsza faza, to pierwsza faza to jest taki popychadło. No tak, tak i by się przydało. W drugiej on się kurde włącza, nie? A tutaj to jest kurde, pierwsza faza to jest modęga, a druga to jest w ogóle mordęga. Na drugiej to się nawet go atakować prawie nie da kiedy. Nie ma czasu... O 30 punktów mam mniej ataku. I około chyba 200 punktów życia, więc to też nie jest aż takie też. No nie, nie jest. 200 to nie jest tak dużo. 30 punktów ataku to też nie jest tak dużo. A to ja sobie jednak Venom Snare założę. No dobra, Lux. Ale... Powiem ci, że od czasu jak wyrwali mi tego zęba i się tak dobrze czuję, to tak... Jestem jak świątynia spokoju, po prostu. Mimo tego, że tutaj dostajemy, naraz boss rushu się zdenerwowałem. Ale tutaj jakoś nie wiem. Mogę ginąć w nieskończoność. Nie przejmuję się tym, że ginę. Bardziej chodzi o to, że ten boss po prostu ma taki spam duży. Plus jeszcze jestem w dwa hity, więc... Na tej drugiej fazie jestem na dwa hity, więc to jest już straszne. Bo gdybym był na 4 hity, a on 12 wali, to jeszcze pół biedy. Ale być na 2 hity, a on wali 12 hitów, to... Przerażające jest. Perspektywa jest po prostu straszna. Czaję, że to nie miał być łatwy boss, ale boss, którego nie możesz nawet zaatakować. Dobra, jedziemy.
No dobra, okej. Okay. Jedziemy. Do której ty dzisiaj chcesz? Bo ja ja mogę w sumie nawet do 23. Ale nie wiem, czy ty ten... Tak, tak, ale jutro jest weekend, to trochę inaczej ja to patrzę. Nie, tak. Może jeszcze faktycznie 20 minut czy coś. No, okej, dobra. Pewnie go znerwią, założę się, że tak będzie, bo trochę jednak... Tutaj spoko, on by mógł mieć 12 ataków, ale niech ma wolne 12 ataków, a nie takie szybkie. Kurde, zjebałam. Okej, widziałem. O! Bokiem jestem, ten skill też ma za duży zasięg. Bokiem jestem całkowicie, nawet animacja mnie nie sięga, a dostałem. Kurde, ale skisiłem. Ten lód też jest głupi, bo mnie sięga, jak nie jestem nawet w animacji tego lodu. Aha, nie mogłem się ruszyć i mnie wykończył. Nie żyj. Mam cię. Ładnie. Mam cię. I mam cię. Ale go złapałem. Dobrze, udało się. Myślałem, że we mnie wpadnie i czekałem na ten moment. No akurat. No i ten, kurwa, to jest... Ten atak jest za szeroki. Ja nie mogę podejść tam bezpiecznie i go uderzać wtedy. No ile jeszcze? Ile? Ja odbiłem, ja nie wiem, to już było z 15 to było. Ja nie wiem, czy on nie ma jakiegoś glitcha w sobie. Z 15 ataków tam było. Ja odbiłem przynajmniej 6. A to było jeszcze więcej niż to. Miecz też mógłby mniej zadawać z tych obrotów. Tych multihitów. Ja się muszę wyleczyć, bo to... To tutaj mnie tak denerwuje. I to jest boss na dwie fazy. Nigdy nie ma boss, kuźwa, dwie fazy, które są przejebane, nie? No ty. Nie, no użyję bestii, bo to naładuje mi się może do tamtej drugiej fazy. No i to stoję prawie za nim, niby mi animacja nie sięga, i tak dostanę tym lodem. Dobra.
O, odbiłem go niechcący całkowicie, nie chciałem tego zrobić. On zawsze ten na dół taki wiem daje. Wow. Aha, okej. Mam cię teraz. No kabra, i teraz to, co mnie ściąga na dwa hity, to jest przerażająca perspektywa. O. O, Bigos! Brawo, Bigos. Miecz, o, to jest to, o czym mówiłem. Jak go zajdę w tej sytuacji, to mnie nie może trafić tym mieczem. O nie, ale to... Nie mogę się ruszyć. Tak, rozwij mnie i mnie od razu zabił. Masz. No nie dałem rady. Raz. No za 12 będzie. Co obejrzę później w slow motion te nagranie, żeby sobie policzyć to. Idę. No. Okej. Okay. Zmienił target. No kiedy tu można? Kiedy ja mogę podejść i kurwa go zaatakować, no? Ja leżę. Okej, okay, już idę. No nie wiem, czy teraz dam radę. Jedno uderz, dwa i... Dobra, zdążyłem. Dzięki. Teraz ja tobie. O, no i chuj. Na one shota, całe życie jebać to. Popierdolone. Kurwa, jeszcze raz. To jest chore, istnieje chore, one shot. One shoty, szybkie ataki. Non stop podskakuje, nie da się go sięgnąć. Najbardziej chyba wkurwiający boss w tej grze, no. Jak go kocham? Ja mówię. Nie można, nie można go sięgnąć. Nie można go zajść. Nie można do niego podejść, bo robi to obrotowe ataki. Napierdziela kilkanaście razy. Dobrze, że jeszcze nie lata. Brakuje, żeby latał. Ja naprawdę ani nie jestem wkurzony, ani nic, ale po prostu... Ja chyba jeden z najtrudniejszych bossów, z jakim ja kiedykolwiek walczyłem. Chyba trudniejszego nie było. A dużo bossów widziałem. Ale no, no to połączenie jest po prostu... Plus ten damage to... Nie, bo chodzi o to, tak jak mówiłem, zawsze jakiś dwufazowy boss. To pierwsza faza to jest taki... bardzo... rozgrzewka, nie? Prosty po prostu ten... ataki robi... A to jest w ogóle jedyny boss, który jest, ma dwie fazy, nie? Tak? Nie, jeszcze pierwszy. A, no ale pierwszy to... A potem żaden boss chyba nie ma. No masz dwa bossy pod rząd, masz dziadka i potem smoka, nie? Mm. No tak, ale tak. Tak. Ale to... ten smok to wiesz, zanim on, ten smok tam atak robi, no to tak, stoisz właśnie... na drugiej planszy i musisz się też na to przygotować. No właśnie o to chodzi. I nie biegasz za nim, nie latasz po nim po całej planszy, żeby go w końcu trafić, zaatakować. A tutaj jeszcze jest wkurzające to, że się biega za tym bossem.
jest taka walka, że nie możesz go złapać, a jak możesz go złapać, to na dwa hity i, albo trzy i koniec. No, 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 dokładnie. I obrażenie bardzo małe się coś zadaje. No. Magią nawet go nie można trafić, która jest w grze. To co z tym, to z tej magii mi? Tylko buffować się można. Jestem ciekaw, jak goście sobie radzą dwuręczną bronią na tym bossie. Pewnie sobie nie radzą po prostu. Zanim zrobią jeden atak, to... Kurde, za szybki jest to, cholera jasnej, no. O, no i kurwa, bokiem biegnie. Tam nie... Potem, kuźwa, potem. Nie... No nie trafiłem. Zginę pewnie. A nie, żyję. Jeszcze żyję. Ale wstanę? Aha, dobra, NPC-ta. Za szybki jest. NPC-ta plecami zabił. NPC-ta plecami zabił, no. Parodia. Dobra. Dobra, odskoczył, w końcu tego podniosę. O Jezus, no wypchał mnie na miecz. Nie żyje. Sięgnął mnie plecami praktycznie. Mam. A, ale lag miał, u mnie go nie złapałeś. A, okej. Może dlatego tak szybko się ogarnął. Bo u mnie się strasznie szybko ogarnął. Atakuję tego, no nie ma, da się podnieść NPC-ta nawet. Leżę. Nie, mój mnie potoczy. O, dobra, bo ja już... No jestem rozbity, no nie mogę nic zrobić. No rzucaj mieczem częściej. Jezu, no same rzuca na atak. Leżę znowu. Kurde no. Ten miecz, nie? Akurat w tym momencie musiał mieć rzucić. Nie? No tak. On jest za agresywny. U mnie za agresywny. Powiem ci tak. Ja teraz miałem, jak zanim zginąłem, to rzucił raz mieczem. Jeszcze tam jakoś sobie poradziliśmy. Drugi raz rzucił, już mnie rozbił i leżałem. I trzeci raz od razu pociski lecące. No to nie dał po prostu staminy i w przycisku nie ogarnąłem, żeby tak szybko wciskać. To jest za szerokie, trafia mnie bokiem, biegnę do tego i mnie... Animacji nawet nie ma, ja dostaję. Dlaczego musisz być tak powerless?
I should not let you down a second time. Bokiem całkowicie. Kurde no. Nie do podniesienia od peceta. I'll show you the strength of the Swin bloodline. No pff. No nie, uspokój się w końcu, bo nie mogę cię dogonić. No tragedia. Ja mam największą postać w tej grze, a nie mogę go sięgnąć. Parodia. A, NPC leży, dobra, mam go. Forgive me, but I cannot hold out any longer. O, koniec rozbity jestem. Teraz czekałem, kurde, czy on... Ja też czasami czekam. Kurde, no. Jesteś, dobra, mam cię. Dobra, ja już sobie użyję bestii, bo zginę zaraz. Jak chcesz, to idź do mojej bestii. No nie trafiłem. Kurde, to jest... No poleciał do góry, a ja tu... Jakie to szybkie było, nie, oczami nie widziałem tego, co się wydarzyło właśnie. Mój mnie potnie... A nie, nie musi mnie mój potnieść. Dobra. Bo... No nie trafiłem, no jak mogłem tego nie trafić? Zawsze trafiłem, nie trafiłem tym razem. Dobra, jestem. Mój mnie podniesie. Mhm. Ale on jest... Pierwsza faza jest za mocna. Ja, to, pierwsza faza to jest jeszcze nic w porównaniu do drugiej, nie? No właśnie. To naprawdę nie ma czasu, kiedy atakować jego. A już nie mówiąc o tym, żeby go dogonić.
Dlaczego nie odbiło? O! Co to było? Bigosa atakował i nagle się obrócił w powietrze, zrobił ten obrót 360 i we mnie zaatakował. Ja go podnogarnąłem, nie? Wiem, ale no nie mogłem się spodziewać tego ataku. No, po prostu nie byłem w stanie. Co innego animacja mówiła, co innego w końcu zrobił. Aha, okej, dobra, już leży. Daj restaurala. I od niego nawet nie możesz spierdalać, kuźwa, nie? Najbardziej wkurza to, że nie mogę mu zaatakować. Pierwszy raz to odbiłem. Dobra, teraz mogę zaatakować. Nie no, to chyba jest... tutaj trzeba podno odbić i od razu go atakować, nie? Zginąłem. No i od razu mnie też. Pierwsza faza już jest ciężka, nie? No, wiem. Tam 8 potów, 7 potów idą jak nic, kurde. Bo jak on cię raz złapie, to jest już dupa. No. Albo go specjalnie tak zrobili. Takiego, kurde, ciężkiego. Ale tam pisze, jaki level jest minimum ten wymagany. I na pewno jest tam jakieś 160. No jest tak, 160. Nie. Co prawda ja mam niższy, ja mam 159, ale... No ale dobrze, to są kurde 10 levelów, kurde, ja jestem, kurde, mam dwa razy tyle, nie? No. A jakie problemy są? To prawda. Ja wiem, że jest ten... Dobra, Bigosa to ja atakuję. Kurde, teraz to muszę zrobić, wcześniej nie. Nie mogę podbiec, bo rzucił mieczem dziad. No nacisnęłem. On jest tak szybki z tym, kurde. No i ja tam nie nadążam, kurde, na tym. Udało nam się to w ogóle raz, kurde, ten zablokować? Ja to odbiłem wiele razy. Ten tak. Tamten podbicie tak wiele razy odbiłem, tylko tam jest dziwny timing, bo on jest chyba później niż wcześniej, a tak ci powiem. Aha, dobra. Fajnie, klikam odbijanie i tak dostanę. Kiedy tutaj można atakować? No właśnie, ja też się zastanawiam, nie? Bo zanim ja podbiegnę, to on już ucieknie. Pierdolę to.
Alt F4. Ja na dzisiaj kończę. No dobra, okej. Okay. Ja na dzisiaj kończę, ja po farmie chyba coś innego, bo Stevie, my go chyba razem nie zrobimy. No spoko, możemy go zrobić na tym najniższym poziomie, na normalnym, jeśli się uda. Tam nie będzie one-shotowo. Jak już zrobiłem to... To ten, ale jak chcesz, to można to tam jutro ogarnąć. Albo tam pojutrze. No w pojutrze. Ja kończę, ja idę kolację zjeść. No ja to smacznego. Więc trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego. Ja żegnam się też z tymi, co oglądają odcinek. Na razie.